Czuć wyraźnie, że wałek ma uszkodzoną powierzchnię, bo faluje, czyli jest odkształcony w jednym miejscu. Trzeba go wymienić i na pewno wszystko wróci do normy. Nie ma się co przejmować. Przy okazji może wyczyszczę też te zębatki, bo tu jest jakiś straszny bajzel. Ten wałek jest gdzieś tutaj odkształcony, to jest raz, a dwa, łożysko pracowało na sucho, no i to też mógł być problem. Na wszelki wypadek zainstaluję nowy wałek i będzie wszystko ok. Ale w międzyczasie...
tutaj w poszukiwaniu usterki ktoś posmarował bardzo mocno tą zębatkę. No nie, te zębatki, wszystkie białe, mają być czyste. Maszyna nie będzie ciszej chodziła, ale na pewno dystans między zębatkami się zwiększy i któreś z nich szybciej polecą. Więc tych zębatek po prostu nie smarujemy. Widzę, że tutaj przede mną to był jakiś główny smarowniczy, bo nawet zębatkę, która pracuje na wałku, posmarowali. Boziu święta, nie wiem po co, no ale to wszystko da się wyczyścić na szczęście. I zaraz składamy. Darmowa porada, jak rozpoznać, czy wałek dociskowy jest zużyty. To jest zużyty wałek dociskowy. Natomiast to jest nowy wałek dociskowy. Czy widzicie różnicę? Wałek dociskowy nie musi być porwany, podziurawiony. Wystarczy, że powierzchnia wałka jest wyślizgana, odbija słońce. I to już jest znak, że ten wałek jest zużyty. On jest do wyrzucenia. Powierzchnia wałka musi być matowa, tak jak w tym przypadku.
Thank you.